Minęła 19.30. Na Kompas Talk zaprasza Tomasz Słodki. Witam Państwa, jest środa 20 lutego 2013 roku. Dziś porozmawiamy o Karabachu. Karabach to ormiańska enklawa, którą sport toczy Armenia i Azerbejdżan. Mieszka w niej 145 tysięcy osób. Jest i prezydent, i premier, ale na mapach nie znajdziemy tego miejsca. Oglądacie Kompas Talk. De facto jest to niepodległe państwo z demokratycznie wybranym rządem i wolnorynkową gospodarką, ale nikt nie uznaje go na świecie. Zapraszam na Kompas Talk na żywo w internecie. Kompas.org.pl. A moim gościem jest dzisiaj Witold Repetowicz. Dzień dobry. Witam. Karabach to skrót, a cała nazwa? Republika Nagorno-Karabachu, czyli inaczej mówiąc Republika Górskiego Karabachu. Ta nazwa składa się z trzech członów. Każdy z tych członów pochodzi z innego języka. Nagorno z rosyjskiego, czyli górski. Jeżeli chodzi o słowo Karabach, to słowo kara oznacza po turecku czarny, a bach oznacza w perskim ogród, a więc jest to Republika Górskiego Czarnego Ogrodu. Czyli bardzo ładna nazwa, a bardzo ładnie nie jest, bo nikt tego państwa na świecie nie uznaje i w zasadzie nie wiadomo, o co chodzi. Jest to bardziej skomplikowane, ponieważ należałoby się cofnąć do czasów po I wojnie światowej, gdy traktaty kończące I wojnę światową przewidywały powstanie Wielkiej Armenii, jednoczące wszystkie ziemie armeńskie. Niestety takie państwo nie powstało, ponieważ najpierw doszło do ataku Turcji, a następnie układu sowiecko-tureckiego, który podzielił ziemię Armenii między Związek Radziecki, późniejszy Związek Radziecki i Turcję. Później, w trakcie tych wydarzeń jeszcze miało miejsce ludobójstwo Ormian, dokonane przez Turków. I potem na terenie Zakaukazia powstały trzy republiki sowieckie, Azerbejdżan, Armenia i Gruzja. No i decyzją Stalina włączono terytorium Karabachu, które było od zawsze ormiańskie, nawet w czasach, gdy Karabach pozostawał pod rządami muzułmańskich, w końcu Persji. Włączono to terytorium Azerbejdżanu i stworzono okręg autonomiczny Nagorno-Karabachu. I gdy pod koniec lat 80. Związek Radziecki zaczął się sypać, zaczęły się protesty Ormian w Republice Nagorno-Karabachu, żądające przyłączenia Nagorno-Karabachu do Armenii. I wówczas zaczął się konflikt azerbejdżańsko-armeński. Walki w pełnym wymiarze wybuchły w 1991 roku. No i później w 1993-1994 roku, walki ustały w 1994 roku, choć wojna nie zakończyła się, Karabach został zajęty przez Ormian i została stworzona Republika Nagorno-Karabachu, teoretycznie niepodległa, która w dodatku okupuje 14% terytorium Azerbejdżanu, które nie należało wcześniej do Republiki Nagorno-Karabachu. Przerwę ci, zobaczmy na twoje zdjęcia. Opisz, co tutaj widzimy. Tak, to jest katedra w Gandzasar. Jeden z najstarszych zabytków Nagorno-Karabachu, armeńska katedra z X wieku. Natomiast tutaj widzimy ruiny miasta Agdam. Miasto Agdam nie leży w Nagorno-Karabachu. Jest w zasadzie, leży na terenie okupowanym przez Nagorno-Karabach, a należącym do Azerbejdżanu. Tak, to jest miasto duch. To jest miasto duch. To czyli jest co, opuszczone dawne miasto? Miasto Agdam 20 lat temu liczyło sobie. Oglądacie Kompas Talk. Miasto Agdam 20 lat temu liczyło sobie jakieś 150 tysięcy mieszkańców, czyli prawie tyle samo co cały Nagorno-Karabach.
i było zamieszkałe przez ludność azerską praktycznie wyłącznie. Natomiast wszystko spowodowane jest ukształtowaniem terenu. Wokół, w pobliżu Agdamu są wzgórza, z których prowadzono ciągły oszczał artyleryjski Stepana Kertu, stolicy Nagorno-Karabachu. I w 1993 roku nastąpiła ofensywa wojsk Nagorno-Karabachu wspieranych przez Armenię i de facto również wspieranych przez Rosję, która doprowadziła do zajęcia tych terenów. To, że to miasto zostało wyburzone, było spowodowane tym, żeby nie zasłaniać widoku na pole, które dalej ciągnie się, równinę, która ciągnie się aż do Baku. Czy nie chodziło o to, żeby widzieć, czy nie nadchodzi inwazja azerska, kontrofensywa, która by spowodowała odbicie tych terenów i ponowny oszczał Stepana Kertu, bo jeszcze raz chciałbym podkreślić, że wojna de facto się nie zakończyła i co chwilę mają miejsce incydenty graniczne między wojskami pogranicza Karabachu i Azerbejdżanu. W 2008 roku prezydent Rosji Medwiediew zaczął mediować między tymi dwoma krajami. Coś ta mediacja przyniosła? Nie, to znaczy Rosji nie zależy na tym, żeby tutaj zostało uregulowany ten konflikt między Armenią a Azerbejdżanem, ponieważ jest to ciągle ta sama polityka dziel i rządź. Rosja nie jest zainteresowana tym, żeby na Zakaukaziu panował spokój, ponieważ w ten sposób Armenia jest w pewnym sensie uzależniona od Rosji, a Azerbejdżan jako partner Stanów Zjednoczonych jest szachowany tym konfliktem również przez Rosję. No to smutno to wszystko brzmi. To zobaczmy w takim razie zdjęcia, może będzie trochę weselej. Rzućmy okiem. To są ruiny twierdzy Askeran, które znajdują się w pobliżu Agdamu. A to jest Stepana Kert. W Stepana Kercie specjalnie zabytków nie ma. Jest to małe miasteczko de facto. Jedyną atrakcją turystyczną jest Muzeum Wojny Wyzwoleńczej. To jest właśnie... Zdjęcie z tego muzeum, tak? Tak, sprzed tego muzeum. Mhm. Broni, która brała udział w wyzwoleniu Karabachu spod władzy azerskiej, bo to jednak należy nazwać wyzwoleniem. Ormianie przez te dziesięciolecia byli prześladowani przez Azerów w Karabachu, wynaradawiani. I słyszałem taką historię, dlaczego w Karabachu praktycznie wszyscy mówią po rosyjsku lepiej niż w jakiejkolwiek innej części byłego Związku Radzieckiego. Otóż wytłumaczono mi to tak, że w czasach azerskich Ormianie w Nagorno-Karabachu mieli do wyboru albo uczyć się po azersku, albo po rosyjsku. I dla nich uczenie się po rosyjsku, ponieważ nie mogli w swoim rodzimym ormiańskim, więc dla nich uczenie się po rosyjsku było taką ucieczką od wynaradawiania, które chcieli dokonać Azerowie, lud turecki. Azerowie są ściśle spokrewnieni z Turkami i dlatego też jest bardzo wrogi stosunek do Nagorno-Karabachu i również do Armenii ze strony Turcji. A powiedz, jak żyją ludzie? Czy na co dzień widać, że rzeczywiście jest to demokratyczny kraj, w którym, no, tak jak mówiłem, wybierany jest prezydent w wyborach? W ogóle z niepodległością Karabachu jest, to jest, tak jak powiedziałem wcześniej, bardziej skomplikowane, bo Karabach de facto jest całkowicie uzależniony od Armenii. To jest jeden
faktycznie to jest jeden organizm, Armenia i Nagorno-Karabach. Nawet pierwszy prezydent Nagorno-Karabachu, Robert Koczorian, został kilka lat po zakończeniu wojny o Karabach prezydentem Armenii. Był nim przez dwie kadencje, praktycznie mając bardzo dużą władzę i bardzo duży autorytet w Armenii. Natomiast z drugiej strony w Nagorno-Karabach wydaje własne wizy, ma swoje własne ministerstwa i tak dalej, i tak dalej. A jak jest z gospodarką? No bo wiem, że jest gospodarka wolnorynkowa, oczywiście, ale tak, jeśli nie uznaje Karabachu żaden kraj na świecie, to co wtedy? Mają z kim współpracować? Jest gospodarka wolnorynkowa powiązana ściśle z gospodarką Armenii. Trzeba też pamiętać o jednej rzeczy, która jest bardzo ważna dla Ormian, o ogromnej diasporze ormiańskiej. Praktycznie tylko jeden naród ma bardziej wpływową diasporę niż Ormianie. Ormianie mają wpływy we Francji, w Stanach Zjednoczonych i bardzo dużo wpływowych, bogatych ludzi, biznesmenów inwestuje w zarówno Armenii, jak i w Nagorno-Karabachu. Na przykład ten klasztor, ta świątynia w Gandasor była całkowicie zrujnowana po czasach azerskich i została odbudowana przez bogatego biznesmena ormiańskiego pochodzenia, który nie tylko odbudował tą świątynię, ale wybudował na własny koszt drogę prowadzącą, bo ta świątynia jest na takim wzgórzu, i wybudował własnym kosztem drogę, jak również u podnóża tego wzgórza wybudował hotel luksusowy. Także tutaj bardzo dużo inwestycji pochodzi z diaspory. Ponadto, tak jak powiedziałem, gospodarka jest powiązana z gospodarką Armenii, a Armenia jest uznawana. I dlatego też właśnie Armenia również nie uznaje niepodległości Karabachu, ponieważ w zasadzie Armenia, dla Armenii Karabach jest częścią Armenii, ale równocześnie Armenia nie może anektować Karabachu, mimo że zarówno mieszkańcy Karabachu, jak i mieszkańcy Armenii by tego chcieli, ale wywołałoby to komplikacje natury prawno-międzynarodowej dla Armenii.